Siemaneczko. Godzina po 20 parę minut. Namieszaliśmy specyfikę do pryskania na pszenicę od żywki. I Krzycho pojechał właśnie w pole. Patrzcie, zamówiłem sobie takie naklejeczki Natura. Tadam. Widziałeś pan? Ładnie to będzie wyglądać, jak dacie. Która się przyklei, ale aż się go skończy. Tam trzeba jeszcze będzie taką rurę dorobić. Przyspawać trzeba będzie jeszcze jednak jedną część. Jaki stór tutaj. Jak są te elementy, te boczne, te słupice, czy tam jak tam. To tutaj jeszcze taka musi być złączka, co ich łączy na gwint, nie? No. Że to trzeba gdzieś przyspawać jeszcze, domalować tam na czerwono i dopiero się to poprzykleja, będzie ładnie wyglądało. Czyszczenie sprzęta. Dobra, tu się fucha szykuje niedługo. Trzeba będzie robić te lagi, by się to w motorze nazywało. Tutaj zwrotnice, bo luzy są i tu się błotnik dzisiaj oberwał. Czy się go będzie od razu przyspawać, się go zrobi fachowo jakoś. To się upierdzieli, się da nową blachę. No i tu jest luz na tym kole. Tutaj na tej zwrotnicy. I to trzeba będzie jak niebawem robić. Dobra, fucha się szykuje, nie? No a tutaj na tej nie ma. Na stworzniu głównym to nie ma luzu. Zaraz wam pokażę, czym się robi ten odżywka dzisiaj na pszenicę. Było i jest, pokus czary mary. Dzisiaj na pszenicę takie odżywki idą. Odżywki. Każdy tam pewnie to stosuje. Albo większość, albo zależnie kto w jaki sposób to te środki ze sobą łączy, miesza. Poprzednim razem był robiony oprys też tym samym agrosorbem. Pozdrawiam Krzysia z kanału Crispol Farm. On wie za co. No. Także tak, pierwszym razem było dawane tak. Agrosorb na hektar 1,5 litra. Czyli na opryskiwacz było lane 3 litry. Bo jeden opryskiwacz wychodzi w sumie na 2 hektary. 400 litrów. Jest tak ustawione, że 200 litrów. No to tak. No na styk wystarcza. Wcześniej były jakieś dwa środki skracające były dawane, nie pamiętam jakie. No i agrosorb był. I tam chyba coś od grzyba było dawane. A dzisiaj Krzycho pojechał agrosorb, był dawany w ilości 2,5 litra, nie? O, nawet widać. Zostało jakieś 2,5 litra. Wlałem 2,5, to do 2,5 na drugi raz, ale nie wiem czy dzisiaj się wyrobi. I wsypałem mocznika z 8 kg i siarczanu magnezu 8 kg. Tak, żeby nie przedobrzyć. Będzie akurat luks, nie? Zaraz pokażę, pójdę, zademonstruję, czy to coś w ogóle daje. Bo na kawałku było przejechany kawałek, wyłączone przez jakieś 4 metry Krzycho się zatrzymał, włączył i pojechał dalej. Tym pierwszym zabiegiem to był właśnie ten środek agrosorb, czyli aminokwas. Coś tam troszeczkę grzyba, tam ciupinkę dane i ten. No i skracające jakieś dwa środki. Nie wiem jakie nazwy, nie chcę mi się szukać. Zaraz wam pójdę, pokażę jak to w polu wygląda. Czy jest różnica okiem, czy nie widać. No i czy to od skracania działa i czy działa ten aminokwas. Bo wtedy tam nie było dawane siarczanu magnezu siedmiowodnego, bo nie było czasu, kurde, go rozrobić, bo dzisiaj to rozrabiałem go w gorącej wodzie. Brałem sobie 3 wiadra 10-kilowe, rozlałem nasypałem na 3 wiadra i gorącą wodę, dopiero się wtedy fajnie miesza. Bo jak tego nie zrobić w gorącej wodzie, nie? To się te końcówki żółte, na żółtych pryskamy, najdrobniejszych. Bo na tych niebieskich to nie wyjdzie na 2 hektary 400 litrów. 1,5 hektar 70 może by opryskał, zabraknie. Cieczy.
Także musi być na żółtych. Nie wiem. Tak pryskami niby się sprawdza. Nie wiem, jak wy to praktykujecie. Zaraz was się przyjdę w pole, wam pokażę, jak to wygląda. Zacznę z tej strony. Tu Krzyko stąd ruszył opryskiwaczem. Zobaczcie, czy to będzie widać. No stąd ruszył, nie? To nie zostało opryskane tym skracaczem. Nie? Jest różnica wysokości duża. No. I tutaj. To tak na kamerze tego nie widać. W tym miejscu było wyłączone. Wyłączony opryskiwacz. Czyli tutaj jest dane bez tego aminokwasu i bez skracacza. Myślałem, że to będzie lepiej widać na kamerze. O, a tu Krzycho włączył. I trochę tu więcej do tego środka, taki, aż taki dołek się zrobił. Też bo. Kur. Jakby ktoś ścieżkę zrobił, nie? No, on jakoś z tamtej strony w tą tutaj, tu wyłączył. Nawet kolor tu inny widzę, zobaczcie. Jest jaśniejszy kolor. Teraz sobie wyrwiemy, nie wiem. Któryś liść. Ten stąd. Załóżmy, nie wiem, stamtąd czy tutaj. Weźmy stąd, załóżmy kolor. Kolorystycznie porównamy. No daj pierwszy z góry, o taki. Hops, patrzcie. To jest ten pierwszy. Stąd co wziąłem, co nie było dane. Patrzcie, jaka jest różnica koloru. Tu tak tego nie widać, nie? A patrzcie tutaj. To jest z tym aminokwasem. I od skracania dane to od grzyba. Tutaj jest. I ten liść szerszy jest, zobaczcie, nie? A ten jest węższy. Ten ptaszek taki widać, jak to się nazywa. No. Jeszcze raz wyrwę, żeby nie było. Dawaj pan, liścia. A mi się wyrwał, byle jak. A weźmy z tej strony, bo tu też było dane łopliskiem. Daj pan tego. O. Widać, że ten jest ciemniejszy też. No. Czyli ten aminokwas coś tam daje jednak. Pobudza te rośliny. Do wzrostu. Widać kolor inny tutaj. Ta kreska, patrzcie. Wyższe jest zboże, bo nie jest przehamowane, nie? A stąd już jest tego. Pyk. A przyjdziemy się jeszcze do rzepaku na sekundę. Kiedyś praktykowaliśmy na pszenicę opryski na wiosnę. W tym roku pierwszy raz zastosowane było na jesieni. Nie na wszystkich polach, powiem od razu, przyznam się bez bicia. Ale na jesieni. Ale widzę, że na jesieni jest o wiele lepsze, jak się stosuje. Nie ma chwastu tego. Może dlatego, że stosowaliśmy od wielu lat Axial Complex Pack ten, nie? Czyli to jest Winnetou i Axial. I co powiem? Może te rośliny się uodporniły przez ten czas. Ten środek i ostatniego, tamtym roku to już trochę było chwastu w pszenicy. No. Ale jak tam z rzepakiem tutaj? Historians. O. To też poszło. O kurde. Tu całkiem schamowało, patrzcie. Aż taki dół wyszedł. Było przejechane i włączone, czy coś. Nie wiem, jak to było zrobione. O, to tak gdzieś zadziałał oprys, środek. No, pszczoły już nie widać, nie słychać, bo latały. No. No tu mamy rzepak już. Ostatnie pączki kwitną na górze. Na opadanie już było dane. Ostatnio. Jak to mówię, dane na opadanie, żeby płatek nie opadał. Żeby kwit cały czas.
Wcześniej był taki piękny żółty, aż się świecił normalnie w nocy. A tu już dolne pąki się tego... Patrzcie, się zawiązały. Łuszczyny. Nie wiem, czy to zbyt mało boru było, że to niektóre tego, to raczej robak tego nie zżar Holender, o jak tutaj na przykład, nie? Nie wiem, co było. Rzepak to rzepak. Wszystko w czas trzeba robić, panie. No bor budowany. To będzie tak płamał. Nie wiadomo, jak się pryska, to się troszkę niszczy. Jakby samolotem pryskał, to by było dobrze. Co? No rzepak ładny, jak nie będzie... Brońcie, Panie Boże, gradu jakiego. No. No to się coś nakosi. Z Bożą pomocą wyjdzie, nie? Nie powiedziałem, jaka to odmiana jest. To jest odmiana Derrick. Populacyjna. To, to taki samolot leci, ale go... To uwidzimy, jak przybliżymy. To jest odmiana populacyjna Derrick. To... Dzięki... Kurde, jakieś komarzysko. A mi uciekł ten... O Jezu. To dzięki niedźwiadkowi taki kolega mój. Przyjaciel. O. Samolot lata nad moim niebem. To Pawlak powiedział. Ahoj, marynarzu. No, tutaj kolega gdzieś to wynalazł, Derricka tego. Ja bym tam kupił Sherlocka jak zawsze, nie? Albo Birdy i Sherlock busiany zazwyczaj. Ale ten jest też ładny, nie? Nie powiem. Deszczu na gwałt. A deszczu nie ma. Jutro coś może popada. W prognozie 70% tutaj na Zamojszczyźnie ma padać, ale znając życie i prognozę pogody, pewnie będzie lipa jutro z deszczem. No to jest krzak jeżyn jadalnych, takich fajnych, to takie duże jeżyny rosną w lecie. Dziecko zawsze lubi to jeść. Smaczne są. Większe może jak maliny rosną te jeżyny. Tak to. Wsi spokojna, wsi wesoła, tak? Jak to mówią. Krzycho gdzieś pojechał pryskać, nie wiem, gdzieś tam jest na... Gdzieś tam się kręci musi, ale stąd go nie widać, nie słychać. Gdzieś coraz dłuższe dni się robią. W pół do dziewiątej to jeszcze widno. No. Teraz w sadzie. To mamy trzy rzędy drzewek. Jak drzewo jakieś stare, to się go tam wykopuje, wyrywa. W jego miejsce zasadza się jakieś nowe drzewko. Tu jest dla krów. Owies. Tak byle jak posiane zbronowane, to tak rośnie na razie, ale to później urośnie. To jest koniczyna perska. A tam też owiec, tylko trochę wcześniej był siany. A tam później, żeby to na raz nie było, nie wyszło. Krowy nie przyjedzą, nie? A tu gdzie... O, a to jakieś tam frukta, nie? Grzędy. Kapusta i takie tam różne. Cebula. Jak to na wsi. Jak se posiejesz, tak se zjesz, nie? Tam dalej rośnie kukurydza. O, z pięciary może. Ostatnio Krzycho też opryskał. O. Tu zaraz zobaczy to, o tak, o tamto, to. Za tymi strachami, o tam. Przed rzepakiem. Widzisz, na internecie krąży filmik taki, jak wyrywamy tam drzewo. Tam takie drzewo rosło. W 30 żeśmy go targali, wyrywali, to ludzie pisali komentarze, że ta, i zaraz będzie traktor w ogłoszeniu, że sprzedam coś tam. Jakoś na razie ten traktor nie stoi w ogłoszeniu. To chodzi o 30, nie? Idę jeszcze coś tam porobię, pospawam sobie, poślifuję, żeby się lepiej spało w nocy, nie? O, to stoi porządna maszyna. Greiber, jeszcze przedwojenny musi.
To jakiś chyba go spawał cinkciarz. Rzemieślnik musi jakiś. Kurwa, samemu by lepszy zrobił. Lepszy. Kurwa by. Miałem kiedyś te zęby tylko podkręcać, zrobić ramę i lepszy grajber, ale po co? Gdzieś między w malinach się teraz przyjedzie. Dlatego to są zęby odkręcone te skrajne, to i to był ząb, żeby to wężej darło, nie? Kołem gówno zrobi malinie. To zajmuje może 1,5 metra. No może 1,60 m. To też już będzie stało w chaszczach niedługo. Kiedyś prasa ta i maszyna lublinianka tam stoi zagarażowana, jeszcze nic tam z niej nie rozkręcone oprócz opon. Kiedyś po zarobkach się jeździło, czy tam po zarobkach. Po ludziach, nie? To ci przyszedł, pomógł coś tam, któremu się wymuciło. Tam za przyczepą stoi. No to byliśmy w lesie, zbieraliśmy suszków, co się połamało. Bo nie ma czasu, ludzie kradną, trzeba pozabierać. Zobacz, ta, panie i panowie, to jest element stura. To jest przymocowane do takiej tutaj, tej słupicy całej, jak ja to mówię. Ops. I do tego się taka noga przystawia, żeby go odczepić, nie? Tylko, że tutaj jest popękane to wszystko. To jest pogięte. Chciałem to prostować, ale to trzeba dorobić to, ten element z tymi otworami. Jeden i drugi. Nie wiem, to jest blacha czwórka może. Ale to gnie się, wygina. No to. Z tego zrobię. Będzie? Dwa elementy z tego wytnę. Jak się uda. No też pan widzisz tego dwa? Jak znalazł. To trzeba ładnie uszlifować. To uciąć. To przez pan do tej blachy. Twory wywierce. Będzie pewne, nie? No. Dobrze. Także co? Miłego oglądania. Jutro środa. Środa zleci. Nie inaczej to się mówiło. Środa minie, tydzień zginie, czy jakoś tak. I tak to. I też się fucha szykuje. Będziemy go robić kiedy w zimie, jak będziemy żyć. Ten ciągnik, remont. Kabinę się zdejmie. I tych będziemy robili w nim. Silnik nie, bo jest dobry. Tylny most. Będziemy zaglądniemy, co tam w nim się kryje. Bo gdzieś tam to są jakieś lekkie przycieki oleju. No teraz przód się zrobi. I się go pewnie umaluje troszki. Całego, nie? Jak gadacie? Odmalować tę furmankę? Tak jak resztę ciągników? Trzeba mu zrobić remont, należy mu się. Takie odświeżenie i remont tylnego mostu i podnośnika. I takich tam. Ty trzeba mnie łopciąć. Nie, to niech może tak będzie. Jeszcze Stasiek myje sprzęt.